Piotr Wawrzyk, kandydat PiS-u na rzecznika praw obywatelskich, został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości. Rekomendacji nie uzyskali pozostali kandydaci: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Robert Gwiazdowski. To kolejne podejście przy wyborze rzecznika praw obywatelskich, ale pierwsze, gdy konkurencję ma Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. PiS do tej batalii zgłosiło obecnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Pan Piotr Wawrzyk jako kandydat na urząd rzecznika praw obywatelskich uzyskał poparcie Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest popierana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Wspierają ją także organizacje społeczne. Tutaj jednak pojawiły się kontrowersje, bo część tych organizacji, które znalazły się na liście poparcia, później przekonywały, że takiego poparcia nikomu nie udzieliły. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz to kandydat, który w sporze z obozem władzy wprost staje po drugiej stronie, i to choćby w przypadku zmian w wymiarze sprawiedliwości i głośnej sprawie Igora Tulei. Sędzia Tuleja to pierwszy polski sędzia, który jest ścigany karnie za decyzję, które podejmował w ramach niezawisłości sędziowskiej. Pod adresem Piotra Wawrzyka Zuzanna Rudzińska-Bluszcz kierowała zarzuty, że jest czynnym politykiem. Na stronach internetowych Prawa i Sprawiedliwości figuruje pan jako członek partii. Po ten sam argument sięgnął Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma silniejszego powiązania z polityką niż bycie czynnym posłem startującym z list partii. Piotr Wawrzyk nie ukrywał, że jest posłem PiS-u, ale miał już wątpliwości co do swojej partyjnej przynależności. Do tej pory byłem członkiem dwóch partii politycznych. Byłem członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej na początku lat 90. i w pierwszych latach obecnego tysiąclecia, stulecia. Członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do PiS-u, tak twierdzi, nigdy nie wstąpił. Dodał też, że objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga od niego lojalności tylko wobec obywateli, nie wobec partii. W batalii o zastąpienie Adama Bodnara udział bierze jeszcze Robert Gwiazdowski. To kandydat PSL-u i Konfederacji. Był pytany m.in. o swoje stanowisko w sprawie protestów zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, domyślam się, stan nadzwyczajny nie zostaje wprowadzony, to nie można obywatelom zakazać wyrażania swoich poglądów. Nawet jeżeli biorą na siebie ryzyko zarażenia się. Robert Gwiazdowski określił się jako zwolennik tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Inne stanowisko przedstawił Piotr Wawrzyk. Przekonywał, że wyważone powinny być dwa prawa. Prawo do manifestowania swoich poglądów i prawo do ochrony zdrowia i życia w obliczu pandemii.